Siemka Diablomaniacy. Witam Was bardzo serdecznie. Tomas z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj na filmik o ośmiu poradach dla gracza hardkorowego. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Co mega wesprze w rozwoju mój kanał. Także jedziemy z koksem. Tryb hardkor. Hmm. ma jedną podstawową właściwość jeśli raz zginiesz to koniec jak widzieliście, oglądacie trochę mój kanał kilka razy zginąłem nawet na wizji także jedziemy z tematem Pierwszy, pierwszą e, ważną e, poradą, którą bym udzielił graczowi hardkorowemu zawsze uciekaj, kiedy widzisz problemy zawsze uciekaj kiedy widzisz dwie elity. Jakieś niebezpieczne aury, że nie idzie ci w tej walce. Odpuść. Włączaj portal. Na bosie i do miasta. Widzicie czasami jak ja walczę z tymi bosami. Po 10, 15, 20 razy uciekam do miasta. Najemnik mi zginie, uciekam do miasta. Taka już jest specyfika tej gry na hardcore. Po prostu. Musisz przeżyć, więc jeżeli zaczynasz ginąć, to uciekasz. To jest niby banalna porada, ale jest naprawdę skuteczna. Ten, yy, ten trik, że jak wchodzę na bossa i od razu włączam portal, on nie jest przypadkowy. To jest po to, żebym nie musiał włączać portalu w czasie ucieczki, kiedy jestem atakowany z daleka, i tak dalej, i tak dalej. Także to by była moja pierwsza porada, naprawdę ważna. <laughs> Druga. Bądź skupiony podczas grania. No, też niby banalna pora, porada, ale musisz być bardzo skupiony na, na wielu różnych ważnych rzeczach. Na przykład, jakie elity, mają, jakie elity mają umiejętności. Czy ma zaklęty ogień? Czy ma zaklęte zimno? To są bardzo groźne, niebezpieczne skile. Czy ma yy, kamienną skórę? Bo będziesz go bił, 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 bił i bił długo. Musisz być skupiony. Czy masz, na przykład, za, za, e, zarzucony okrzyk od życia? Czy masz, e, czy wszystko, czy najemnik żyje? Czy w, musisz być bardzo skupiony? To jest bardzo ważne, żebyś racjonalnie ocenił sytuację. I właśnie jest śmie, śmie, śmieszna, śmieszna sprawa. Ostatnio sam nie byłem skupiony i zginąłem barbarzyńcom na live'ie. Zagadałem się z widzami. Jestem przyzwyczajony do tego, że gram sam i jestem skupiony. A kiedy prowadzę live streamy, no niestety to skupienie spada. Nie tłumaczę się, że to, że, że to dlatego zginąłem, i tak dalej, tylko po prostu muszę się do tego przyzwyczaić. Muszę po prostu, kiedy skupiam się na czytaniu komentarzy, wychodzić na chwilę do miasta. Jest nowy, nowy poziom tej umiejętności, musi u mnie zaistnieć teraz. To jest bycie skupionym w Diablo 2 hardcore jest mega, mega ważne. Nawet głupie wyjście na, na bala, na bala ostatni, ostatnią lokację i tam stoisz chwilę, odwrócisz się i zaczynaj czarami atakować z daleka. To jest taki śmieszny przykład, że można wyjść na lokację i nie, nie zginąć. Żaden potwór cię nie zaatakuje, a zginiesz. Trzeba być mega skupionym. Trzecia porada. Zwracaj uwagę na statystyki. No to jest. To jest y, według mnie jedna z bardziej kluczowych y, porad. Ile masz bloku, ile masz obrony, ile masz życia przede wszystkim i jakie masz resy. To jest mega najważniejsze. Jakie masz resy. Jeżeli wchodzisz na piekło i masz na czerwono resy, to pierwszy lepszy wybuch Cię kiluje. Pierwsze lepsze zaklęte zimno, pierwszy lepszy zaklęty ogień. I trup. Statystyki, statystyki, statystyki. Siły dodajesz tylko tyle, co potrzebujesz. Zręczności tyle, żeby mieć blok. To jest gra oparta na cyferkach. Matematyka. Reszta w żywotność, tak, żeby mieć jak najwięcej życia. Jak najwięcej życia. To jest bardzo ważne. Jak najlepsze resy. Musisz patrzeć w te statystyki. To jest. Po prostu nieuniknione. Czwartą, czwartą poradą, którego, którą bym udzielił graczowi hardcore, to jest: skup się na przeżyciu, a nie skupiaj się na Magic Findzie. Ja, widzicie, mało używam Magic Find'a. Akurat tutaj w butach mam. Mało używam Magic Finda, ponieważ uważam, że trzeba się skupić na przeżyciu, czyli na statystykach, które dają ci przeżywalność. Resy, życie, zręczność, siła, żeby można było więcej żywotności dodać i tak dalej i tak dalej. Zmniejszenie odporności, absorpcje w butach na przykład. Magic Find nie Ważniejsze jest szybsze, szybsze bieganie, żeby uciekać, tak? To jest ważne. Ja na przykład yy, skupiam się zawsze na, na przeżyciu, nie na Magic Findzie. Jest jeszcze jedna, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Złote itemy na Necie mają wartość. Są drogie, takie jak yy, Gryfon. Mara perfekcyjna. Jest kilka tych złotych itemów naprawdę drogich, ale co jest kochani tak naprawdę najdroższe? Runy. A runy nie dużo magic findu im nic nie daje. Ja sobie biegam bez magic findu, wypadają mi b, wypadały mi na Battlenecie bery, berry, yachy, omy i to jest już to jest yy, wartość. A to, że ci wypadnie więcej złotych, jakichś tam itemów i zielonych, ja się na tym nie skupiam i polecałbym ci też się na tym tak aż bardzo nie skupiać na hardkorze, bo na softkorze na przykład można się już na tym skupić bardziej. Piąta porada, którą bym udzielił: to wypełnij ekwipunek harmami. Niedoceniana rzecz. Ja zawsze wypełniam jak najwięcej miejsca harmami, żeby mieć jak najwięcej życia. Jak najwięcej tych statystyk. Zobaczcie, ile tutaj się da. Yy, tu jest 40 miejsc, tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 miejsc to jest mega dużo życia. 20 ma małych harm. Razy 40. 800 życia 800 życia No y, Oczywiście nie będziesz miał samych 20 I tak dalej Przydałyby się skillery, ale w skillerach też życie No i dużo to daje Dużo to daje naprawdę Ja zawsze wypełniam jak najwięcej harmów daje do ekwipunku Nawet na niskich poziomach y, Żeby mieć większą szansę na przeżycie Każde życie W, ka w każdym harmie Dodaje Ci Szanse na przeżycie. Następną rzeczą, szóstą poradą, którą bym udzielił graczowi hardkorowemu, musisz mieć miksturki pełnego wzmocnienia i wzmocnienia. Zobacz, ja sobie tutaj ja sobie tutaj zbieram już je pod hel. Musisz się na tym skupić. Jeżeli jesteś w zagrożonym y, stanie, naciskaj. Nie patrz, ci, nie patrz na to, Naciskaj te miksturki, byle by przeżyć. One działają instant. To jest piękna sprawa. One ratują naprawdę życie. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Zwłaszcza na piekle. Zwłaszcza na piekle one wypadają. Trzeba pilnować, żeby je mieć. Można oczywiście je mutować w kostce. Trzy czerwone, trzy miksturki niebieskie i nadkruszony topas dają tą małą miksturkę. Trzy super mikstury wzmocnienia i trzy super mikstury many i nie pamiętam, który gem, czy ze skazą, czy normalny to, czy normalny, dają pełnego wzmocnienia. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Siódmą poradą, kochani, którą bym udzielił graczowi hardkorowemu, zaawansowanemu czy niezaawansowanemu, nawet dla graczy softcore, to jest też, może być cenna porada. Używaj wszelkich udogodnień w grze. Escape, zapis wyjście z gry. Escape, zapis wyjście z gry. Ten nawyk musisz mieć opanowany. Ja ostatnio sporo lat grałem w Diablo 3 i tam się gra tylko na Battlenetcie. No i niestety wyrobiłem sobie nawyk nie naciskania tego przycisku, ponieważ kiedyś yy, robiłem to w Diablo 2, a w Diablo 3 zanikła u mnie ta, ten nawyk. I też mój Druid, gdybym nacisnął zapis wyjście z gry, by przeżył, ale przez nawyk grania w Diablo 3, bo tam naciśniesz i nie wychodzi tak od razu z gry. Jak walczysz z elitą, to lepiej uciekać niż, niż nacisnąć zapis i wyjście z gry. Więc muszę sobie ten nawyk sam jeszcze raz wdrożyć. Następną, następnym udogodnieniem, którym, którym bym Wam polecał, to jest używanie shifta. I z jedynką z miksturką leczyć najemnika. Każdy skrót klawiszowy, yy, każde udogodnienie, jakie możesz sobie zrobić na klawiaturze, żeby mieć, blisko, yy, żeby mieć blisko ważne swoje rzeczy do naciśnięcia, powodują, że podczas walki nie będziesz szukał tego. Także to by była moja siódma porada i ósma porada, według mnie najważniejsza, nigdy przenigdy się nie poddaj. Nigdy przenigdy się nie poddaj. Zginiesz, zrób sobie następną postać. Nie poddawaj się. Ja zanim pierwszy raz zrobiłem postać hardkorową na Battlenetie taką zbudowaną 95 poziom taką dokokszoną, to nie wiem, ile razy zginąłem. 30 50, miałem kiedyś taką blokadę, że nie wiem, to były pacze. 1,10, 1,11. Nie mogłem się przebić przez taki poziom levelu 90, że sam farmiłem sobie e, hell. Zawsze gdzieś tam się, zawsze gdzieś tam zginąłem. Byłem, na, wiem, dużo się na, na Magic Find ubierałem, ale po prostu, zanim nie kupisz CTA, zanim sobie nie kupisz CTA na BattleNetie, zanim się niedobrze ubierzesz, to. Granie, piekła, tak sobie farmienie to jest bardzo niebezpieczne. I zanim zbudowałem pierwszą postać, też, ale nigdy, nigdy się nie poddałem i zbudowałem wielu, wiele, wiele dobrych postaci. Zresztą nekromantę widzieliście. Jawę widzieliście, to jest z ostatnich trzech sezonów i czarodziejkę widzieliście. Także na self-found mi tak nie idzie na razie, ale myślę, że będzie dobrze. Na razie druid nie żyje, Barb nie żyje, a zobaczymy jak Amazonka. Amazonka jest już na czwartym akcie koszmaru, także niedługo wchodzimy w tą najciekawszą fazę. Także zapraszam cię na streamy co niedzielę o 21. Subskrybuj kanał, lajkuj, komentuj, a ta, takim sposobem najlepiej mnie wesprzesz. I napisz mi komentarz, jaki chciałbyś jeszcze filmik taki poradnikowy zobaczyć czego byś się chciał dowiedzieć i dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podoba ci się taki kontent z Diablo 2, jaki tworzę. Zapraszam serdecznie do następnych nagrań. Pozdrawiam. Siemanko.